Witam wszystkich serdecznie. Na dzisiejszym materiale szybkie porównanie iPhone'a 14 Pro z 14 Pro Maxem. Czym te telefony się różnią? Na pierwszy rzut oka widzimy, że iPhone 14 Pro Max jest nieco większy i nieco cięższy, tak? Jeśli chodzi o takie dane czysto techniczne, no to waga iPhone'a 14 Pro 206 gramów, 14 Pro Max 240 gramów. Wymiary, tak jak widzicie, wyższy. Czy on jest szerszy? Troszkę szerszy, jeśli chodzi o przekątną ekranu. Zobaczcie sobie, jak to się prezentuje. O, właśnie tak w tym momencie. 6,10 cala kontra 6,70 cala, tak? No i też różnica jest w wielkości baterii oczywiście. Jeśli chodzi o iPhone'a 14 Pro, mamy baterię o wielkości 3200 mAh, 14 Pro Max 4323 mAh. Poza tymi kwestiami telefony są identyczne, jeśli chodzi o dane techniczne. Ten sam procesor, te same aparaty, tutaj się niczym nie różnią, czyli mamy w zasadzie tylko dwie różnice, w zasadzie trzy, czyli ergonomia, wielkość i ciężar urządzenia. Jeśli chodzi o aparat, no to jest to samo, tak jak powiedziałem, rozmiar ekranu i bateria, tak, większa w tym Pro Maxie. Jak to się przekłada, jeśli chodzi o użytkowanie telefonu, tak zwany ten SOT, no to w iPhone 14 Pro to jest takie około 6 godzin, można powiedzieć, tak, mieszanego użytkowania. iPhone 14 Pro Max, no to myślę, że to jest 20-30% większej baterii, znaczy jeśli chodzi o to użytkowanie, to jest takie 7-8 godzin SOT-u. Poza tym, jeśli chodzi nawet o wielkość ekranu, zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. Tak to się prezentuje, jeśli chodzi o czytelność na stronie internetowej. Zobaczcie sobie, jaka jest różnica wielkości tego wszystkiego. No, wydaje mi się, że tutaj w 14 Pro Max jest niewykorzystana troszeczkę, można powiedzieć, ta wielkość tego ekranu. Zobaczcie sobie. No, praktycznie jeden do jednego ten obraz się wyświetla. Troszeczkę więcej go jest na 14 Pro Maxie, trzeba stwierdzić. Poza tym bardzo podobnie. Jeśli chodzi tutaj o 14 Pro Maxa, dziwi mnie fakt, że nadal nie mamy podziałki ekranu, żeby używać dwóch aplikacji na tym telefonie, no bo to jednak by się przydało przy takiej dużej przestrzeni ekranowej. No ale tak jak widzicie, tutaj różnice są tego tylko i wyłącznie typu, tak? Czyli podsumowując, gabarety, komfort użytkowania, na pewno tego 14 Pro użytkuje się dużo wygodniej, jedną ręką bez problemu możemy sobie sięgnąć tutaj do górnej belki. W 14 Pro Maxie, powiem szczerze, jest to troszeczkę utrudnione, ja sobie z tym radzę, ale no, jak ktoś ma mniejsze ręce, to niestety nie da rady. Także komfort użytkowania, no waga też ma znaczenie, bo jednak przy dłuższym użytkowaniu czuć ten ciężar. To jest niecałe 40 gram, ale no czuć to w użytkowaniu. No i co, bateria lepsza w 14 Pro Maxie i większy ekran. I to są te wszystkie różnice. Tyle ode mnie na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania w komentarzach, piszcie, z chęcią odpowiem. Wszystkiego dobrego, spokojnego dnia. Pozdrawiam serdecznie, hej.